Bonjour, moi drodzy, kochani widzowie. Witam was na kanale Lazurower, ponieważ zmieniłem w końcu jego nazwę. Po półtorarocznym zastanawiałem się, co z tym zrobić, ale chyba powinienem się trzymać jednego, bo wszyscy strategiczni, strategicy. Przepraszam, znowu mi szczęka zmarzła, bo jest bardzo wcześnie. Zostałem wyrwany na rower, zaraz powiem przez kogo, o jakiejś chorej godzinie. Wszyscy strategzy, marketingowcy powiedzieli, że powinna być spójność w social mediach różnych i strategii marketingowej. Mniejsza z tym, Lazurower dzisiaj gościnnie jedzie sobie w gościach do Saint-Tropez, a gośćmi moimi i jednocześnie waszymi jest ekipa francuskiego notysika w postaci Marii i Tomasa, który tutaj przewodzi naszej wycieczce na razie. Jedziemy sobie do Saint-Tropez na Tarte Trapezienne. Ja wam przy okazji pokażę właśnie Saint-Tropez, bo chyba jeszcze nie pokazywałem na tym kanale. Spotkaliśmy się we Fréjus. Bardzo dobrze mówię, Fréjus? Fréjus z tą S-ką na końcu, bo ja tutaj zawsze się nad tymi S na końcu zastanawiam, czy one są, czy nie są. Natomiast zobaczcie sobie trochę Saint-Tropez. Ruszyliśmy z Fréjus, gdzie spotkaliśmy się samochodowo. I pokażę wam, jak wygląda Tarte Trapezienne, a jak smakuje, to się będziecie musieli tylko domyśleć. No i zaprezentujemy się, znaczy ja się już nie prezentował nie będę, ale Maria, mam nadzieję, się trochę zaprezentuje i powie wam, czym się zajmuje i między innymi skąd się bierze mój wolno, ale postępujący francuski. Mniejsza z tym, rozgadałem się strasznie znowu. Jedziemy sobie do Saint-Tropez, całe 30 km w jedną stronę. A co się później wydarzy, to zobaczycie. Jest. O, tam w oddali widać na brzegu Saint-Tropez. A jesteśmy teraz w miejscowości Saint-Maxime, z której na przykład można sobie wziąć prom, bareczkę taką w sezonie. Jest to dobry sposób na uniknięcie korków, z czego znane jest Saint-Tropez. Z trudnego dojazdu, a nam się chyba zaraz zacznie ścieżka rowerowa na szczęście, bo no, spory ruch jest, bonjour. Także Saint-Maxime, może namówię Marii i Tomasa na szybką wizytę w porcie Grimaud i lecimy na Tarte do Saint-Tropez. Tu jeszcze wam pokażę Venise, jak to by było? Venise de Provence? Je pense, Venise de Provence, Port Grimaud. A w ogóle wiecie, że... A, to wam później powiem, bo Grimaud to się wzięło z całej historii o Saint-Tropez. To jest nazywane Wenecją Prowansji, prowansalską Wenecją i to jest taki sztuczny twór zbudowany przez miliardera francuskiego między 75 a 2000 rokiem. Niestety on nie dożył otwarcia tego. Umarło mu się na rok przed otwarciem. No i jego marzeniem było zawsze takie postawienie tej... On kupił po prostu taki bagienny teren i postawił takie miasto poprzecinane kanałami, które za chwilę sobie wyeksplorujemy, na ile to możliwe na rowerku. No dobrze, wiecie co, nie wejdziemy sobie na wieżę widokową, bo coś nam maszyna nie działa. Taka, to jest płatne wejście, jest za złotóweczkę, ale jest wyłączona, także chyba po prostu nie pokażę wam tym razem widoczku z góry, a tutaj możecie sobie zobaczyć, że tutaj w sezonie, już chyba teraz też, tylko nie o tej godzinie jeszcze, można wypoczyć sobie taką łódeczkę elektryczną dla 5 osób max za 30 euro i popływać sobie po prostu po tych kanałach. Poeksplorować. No troszkę ten Grimaud przymiera na zimę, ale jeszcze coś się dzieje, a stąd można też się przetransportować na do Saint-Tropez tymi batowych łódeczkami. No dobra, niestety chyba nie będzie eksploracji zwierzy, jedźmy do Saint-Tropez, bo Tarte Trapezienne już na nas czeka. No i tak to wygląda wjazd do Saint-Tropez, słynnego miasta żandarma Louis de Finesa oraz oczywiście Brigitte Bardot, Tarty Trapezjańskiej i co jeszcze? No i wszystkich gwiazd tutaj, klubu 55 na plaży. To oczywiście te wszystkie informacje to są powszechnie dostępne w
internecie. Ja wam po prostu pokażę parę migawek z tego miasteczka, które już o tej porze roku jest mocno uśpione. Nie ma już tego korka dojazdowego porannego, aczkolwiek ruch jest spory. No i jedziemy sobie spożyć lokalną specjalność słodką. Może jeszcze uda się spotkać z jedną osobą, która tutaj na stałe mieszka, ale to nie zapraszam. Ona jest mocno zajęta i nie zawsze ma czas. Natomiast ja się do niego teraz bardziej przekonuję z każdą wizytą. Miałem wcześniej stosunek taki obojętny, a teraz już wiem, na czym polega urok tego miasteczka i zaraz wam, mam nadzieję, go zaprezentuję. O, tu jest słynna Gendarmerie Nationale. Gendarmerie Nationale, to jest Musée de Cinéma. Gendarmerie et Cinéma, cinematografii. Tak, a to są nasi goście w... Dotarliśmy w cali zdrowi. A wiedzieliście w ogóle, że ten Saint-Tropez to tak naprawdę był święty Torpes, a nie Tropez, tylko Torpes. A gdzieś wyczytałem, że Francuzi nie potrafili wypowiedzieć tego Torpes i mówili Trope. Że nie mogli powiedzieć Torpe, tylko Trope. I przeinaczyli to trochę i teraz jest Saint-Tropez zamiast Saint-Tropez. Taka jest historia w skrócie. A tam jest Muzeum Żandarma i Muzeum Kinematografii, bo w ogóle wyczytałem też, że pierwsze filmy w ogóle zrobili pierwszy film taki ruchomy, zrobili bracia Lumière tutaj, którzy mieszkali blisko tutaj gdzieś na Prowansji. Także to nie jest tak, że to jest stolica kinematografii, bo są same gwiazdy i tak dalej, tylko tutaj generalnie we Francji na południu powstawały pierwsze ruchowe filmy długometrażowe, no. Do tego muzeum można sobie wejść za piątaka, ja tam byłem już, jest bardzo ładna ekspozycja poświęcona właśnie tutaj od 2003 roku jest to muzeum, a właściwa żandarmeria jest przeniesiona teraz gdzieś indziej. Można tutaj sobie z Louis Definasem poobcować trochę bardziej. No dobrze, tylko krótka migaweczka z tartą Tropézienne, żebyśmy tutaj za bardzo się nie skupiali na filmowaniu, a jednak musimy trochę pokonwersować sobie z gośćmi z francuskiego notesika, ale to było ich marzenie, żeby zjeść właśnie tart Tropézienne. To jest taka, jakby to nazwać, że to jest taka tarta, to jest taki, no nie ptyś, tu mówią, taka briożka przełożona kremem. Briożka przełożona kremem. To sekretny kremem. I posypana cukrem. Takim kremem. Ktoś to porównał do kremówki ostatnio polskiej. Zobaczymy, będziemy testować. A właściwie to zaraz już sobie stestujemy. Tutaj w ogóle dają. Tu w ogóle jest plaga much teraz na Lazurowym, przez to, że była bardzo taka, ten wrzesień był taki bardzo ciepły. I październik, to bardzo dużo much chyba po prostu wstało ze swojego snu zimowego i jest plaga, a ja teraz tutaj kosztuję. Najlepsza. O, prawdziwa, tak. No jest takie... Ten krem jest taki bardzo zbity. Taką ma... To nie jest taki krem... Taka bita śmietana albo jakiś ptysiowy krem. Tylko on ma taką konsystencję. Ale słodkie. Konkretną. Słodkie jest. No a ktoś mówi, że to właśnie aż takie słodkie nie jest. Ale... No, na pewno warto. Do kawki po krótkim rowerku. Jak oceniacie w ogóle tartę Tropézienne? Bardzo Thomas. Słodka. Najlepsza. Miam, miam. Najlepsza. Ale Francuzi chyba nie lubią takich kremów. Czy... Ja lubię. Mało jest takich, ale mało jest takich ciastek z kremem różnym. Tak, tak, tak. Tropézienne i... Onkowce na Pabuku. Nie ma. Na Gorsyce nie ma dużo. Nie ma. Ale jak mieszkaliśmy w Grenoble, to Tomasz często brał... Tak, tak, ale to jest Pol. To jest Pol, to jest, Pol. Jest prawdziwa boulangerie. No dobrze. No, ale to jest najlepsze. Zabieramy się do pałaszowania, a notesik jeszcze pomęcza. Chwilę później się zaprezentują, co oni tutaj w ogóle robią i jak, skąd się wzięli, ale patrzcie, jakie są wspaniałości. Tropézienne kosztuje 4,50 kosztuje taki kawałek, a tradycyjnie można zjeść też oczywiście inne rzeczy.
wydaniu mocno rem. Zabieramy się o zapałasz. Pamiętajcie, że tylko oryginalna tarta Topeziente jest w tych lokalach z czerwonym szyldem. A, no i w ogóle zapomniałem powiedzieć, że to jest wymysł polskiego cukiernika Micki, był Andrzej albo Antoni, a nazwę nadała Brigitte Bardot. Przynajmniej nie wydaje kasy na... Tak, no ja też mam do tego raczej podejście takie coraz bardziej praktyczne i się luzuję i pozbywam się różnych rzeczy, chcę ich mieć ich jak najmniej, ale tu jesteśmy na najbardziej prestiżowej, takiej handlowo-modowej ulicy, gdzie jest najwięcej butików prestiżowych. I tutaj w ogóle ten dom z prawej strony to jest taki pałac Diora. Tomas, nie chciałbyś czegoś z Diora? Zobacz, jaka tu jest miejscóweczka. No. To jest sklep, a na górze co jest? Nie wiem, jak już chcesz spędzić tu więcej niż jeden dzień, to możesz przenocować w sklepie Diora, jak nie możesz się zdecydować na coś. A w ogóle jest taka opcja, że jest taki... Pierwsza trójka najbogatych ludzi na świecie, to jest najbogatszych, to jest Elon Musk, to jest... jak się nazywa ten, kurczę? Nie przygotowałem się. W każdym razie trzeci się nazywa Arnaud jest taki właściciel koncernów, co na przykład Louis Vuitton. O. Louis Vuitton jest taki Bernard Arnault to jest jeden z trzech najbogatszych ludzi na świecie. I on w ogóle wykupił większość w ogóle posiadłości w Saint-Tropez, większość tych domów należy do niego. Przesiedlił ludzi, mieszkańców gdzieś na obrzeża miasta. A tutaj potworzył właśnie, na parterach potworzył butiki, a na górze są pokoje do wynajęcia, apartamenty różne. I to wszystko należy do tego Bernarda Arnault, że on jest właścicielem koncernu tam Louis Vuitton, jeszcze jak to w skład tego wchodzi chyba Dior właśnie. I on tutaj nastawiał to wszystko. I on w ogóle ma, bo on uwielbia Saint-Tropez i on tutaj chciał po prostu wykupić jak najwięcej. Ale fajne w Saint-Tropez jest to, że mimo, że jest takie bogate, znaczy bogate, no, bogate przez 4 miesiące, to nie straciło swojego takiego charakteru takiej rybackiej wioski dalej. Że tutaj na przykład w Cannes to są strasznie te hotele takie nastawiane, wielkie i wszystko jest wielkie i w ogóle widać ten luksus. A tu jest tak luksusowo, ale wciąż klimatycznie, no. A tutaj jest prawdziwa, it's the real gendarmerie. So if you are in trouble, you need to go there. Not the first one, but this is the real one. The second one is just for the show. No i teraz sobie dojdziemy do portu. Tutaj różne Balenciagi, Bulgari, Hubloty. Oh, Saint-Tropez, pełną gębę. Coś takiego, no dobra. Idziemy sobie tutaj jeszcze zrobić rundkę po porcie, a to jest najbardziej znana restauracja Sénéquier w Saint-Tropez, odpowiednio oczywiście droższa. Piwko na przykład kosztuje 20 euro, a kawka kosztuje 9 euro. A teraz idziemy na, jak to się nazywa, Pêcheur? Nie, Pêcheur to jest Marché Pêcheur, Marché Poisson. Jak to nazwać? To jest taki stary targ rybny. Jak to powiedzieć? Qu'est-ce que c'est dit? Passage de la poissonnerie. 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 Poisson et poison, c'est pas la même. A, że poisson to jest, ja wiem, a poisson... No trucizna i ryba, tak? Trzeba uważać. Czyli to jest jak? Poissonnerie, tak? To jest poissonnerie, czyli sklep rybny. Taki bazarek, no. Bardzo ładny. Traditionnel, o. I tu już jest takie stare Saint-Tropez, znaczy stare, no całe jest stare, ale owoce morza, rybki, różne inne zapachy. A, bo oni teraz szykują na midi, na lunchek. To już wszystko jest roz... No, I am not hungry. Je ne pas soif? Je ne pas faim, bo soif to jest, że I need to drink, nie? Yeah? Faim. No i tak to wygląda Saint-Tropez, jest bardzo fajnie, fajną taką zachowała właśnie
swoją jeszcze kameralną formę, mimo różnych tutaj oznak pokazów. Nie, no ja tylko sobie tutaj robię ten film. Aha, bo... Ale Zina, no właśnie, także to jest... I tam sobie przejdziemy tylko tym takim przesmyczkiem... Przesmyczek, wiesz co to znaczy przesmyczek, Tomas? To już jest... No, to już jest poziom ten, większy niż intermediate z polskiego, przesmyczek. Przejdziemy sobie tym przesmyczkiem, skręcimy sobie w lewo i przejdziemy sobie nadmorskim fragmentem. Tak, to jest bardzo taka urokliwe takie miejsce w tym Saint-Tropez, no. Które jest po prostu urokliwym miastem, no nie da się ukryć. O, i tutaj w lewo i zobaczymy sobie, o, pokażę wam nadmorską całą część. Zobaczymy, czy da się w ogóle nią przejść. Tutaj te dwie restauracje są bardzo polecane przez naszych. O, i tu jest taka mała sekcja piesza, ale bardzo warto się przejść tym odcinkiem takim. Tylko zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie możliwe, bo ostatnio morze, jak było takie wzburzone, to zaczęło wyrzucać takie jakieś, jak się nazywają te wszystkie morskie takie pozostałości? Les algues, aha, no. Bo Saint-Tropez właśnie słynie, tylko nie wiem, czy będziecie chcieli się... tędy przejść, ale warto. O, patrzcie, tu już zauważyliśmy cudowny widok dla Lazurowego od października do mniej więcej do kwietnia, że będą góry zaśnieżone widoczne za plecami. Nawet tutaj widać. No i tak sobie rozmawiałam tutaj z Marysia, że to właśnie tak, to Saint-Tropez sobie każdy wyobraża jako takie Beverly Hills południa Francji, takie mega luksusowe i splendid i tak dalej, a wcale tak nie jest. Jest normalna wioseczka, bardzo fajna, klimatyczna, oczywiście od czerwca do końca sierpnia mega zatłoczona i roztańczona i głośna i cała zatoka w jachtach i tak dalej, ale przez pozostałe 9 miesięcy jest właściwie tak jak widać. W miarę cisza, spokój. A to jest największa gaduła we Francji. Tak, to ja jestem największą gadułą we Francji. Mówię jeszcze po polsku, ale strzeżcie się, bo coraz częściej będę mówił po francusku, a wtedy już będzie się działo naprawdę, no. Trzymamy za sobą. Trzymajcie. Ville de pêcheur, o, czyli wioska rybacka, ale tak. Muchy atakują. Dobra, patrzcie, tak wygląda Saint-Tropez w całej okazałości swojej. No, to jest fajne, że ono zachowało taki właśnie kameralny klimat i nie wystają z niego jakieś szklane wieżowce, budynki i tak dalej. Fajne to jest, bo mogliby tu nastawiać w sumie jakichś pewnie molochów różnych, a to się w ogóle nie wydarzyło i jest bardzo sympatycznie. Dobra, jedziemy sprawdzić tą twierdzę na górze, gdzie jest Muzeum Oceanograficzne i na tym się chyba... O, i ładne kolorki się już zrobiły. No, tutaj tak właśnie jesienią się długo budzi i po prostu to ciepło. Dlatego ja o 8 rano na rower zwykle nie ruszam. Tu jest ta cytadelka, gdzie jest Muzeum, Musée d'Histoire Maritime, o. Czyli muzeum takiego jakby podboju oceanu. Tak samo jak w Monako jest oceanarium, jest też takie muzeum eksploracji oceanu. Bardzo fajne jest to oceanarium monakijskie, ale to też trzeba tam cały dzień na to. No i chyba pojedziemy sobie tutaj, zrobimy sobie kółeczko, pojedziemy sobie jeszcze do portu. Będziemy jakoś... A, może jeszcze do tego portu Grimosa jedziemy na chwilę zobaczyć, czy da się go zobaczyć z góry. Do twierdzy polecam wejść, ale to jak macie cały dzień na eksplorację Saint-Tropez, bo na chwilkę to nie warto. To jest stara część portowa. Ładne jest to Saint-Tropez, ładnie jest zorganizowane, bo ma sporo żaglóweczek też. Nabrzeże ma spokojne, bo jest właśnie odsłonięte od wiatru i nie docierają tu jakieś wielkie fale. I na tym polega urok tego miejsca, że nawet jakieś sztormy, jak są jesienno-wiosenne, to nad samo Saint-Tropez nie mają za bardzo wpływu.
Jeszcze raz. No właśnie, to ja może... Profesjonalnie, tak? Profesjonalnie, nie nagrało się moje poprzednie gadanie, dobrze. To teraz będzie lepsze. Teraz będzie lepsze, słuchajcie, zaraz przejdziemy do takiej części, gdzie Marysia i Tomas opowiedzą o tym, czym się zajmują właściwie i dzięki czemu my się poznaliśmy, bo i trafiliśmy na siebie, bo ja trafiłem na ich francuski notesik w internecie, no na swojej drodze ku zgłębieniu tego wspaniałego języka, aczkolwiek bardzo trudnego, natomiast dzięki te działalności tej dwójki, ten pozornie trudny język może nie okazać się tak trudny, jak podejrzewacie, o czym za chwilę powiedzą sami zainteresowani. No dobrze, jak to się stało w ogóle? Czym się zajmujecie? Powiedzcie w trzech słowach. My się zajmujemy nauczaniem języka francuskiego na francuskim notesiku, to już szósty ile lat? Rok, szósty? W 2017 roku powstał francuski notesik. Francuski notesik, bo początkowo to była strona na Facebooku, gdzie publikowaliśmy tylko rysuneczki z wyrażeniami, coś w stylu takiego elektronicznego notesika. To miał być tylko taki notesik. Później to się rozrosło, pojawiliśmy się na YouTubie, na Instagramie, na TikToku i tak działamy. Przekazujemy wiedzę o francuskim. Tomasz jest Francuzem, ja jestem Polką. Mieszkacie na Korsyce. Tak, połączenie idealne. Połączenie idealne. No, Tomas, jak ci się, bo ty chyba tak na poważnie zajęłeś się notesikiem, później dołączyłeś tak jakby do składu, bo na początku cię chyba w tym notesiku nie było za wiele. Się nie kupiłem. Że nie pa, ale. No to musi, Marysia musi Tomas mówi bardzo dobrze po polsku, ale nie aż tak dobrze, żeby zrozumieć pytanie. Stresuję się. I asked you about because you were not a part of Francuski notesik from the beginning, but you joined. Come on. You joined lately, yeah? Like this year or? I was always inside it, but just helping, and now but I'm from behind. Yeah, behind the from scenes. From the doing the website stuff like that. Yeah. Na początku nagrywał głos. Yeah. No właśnie. MP3 robiliśmy jakieś mapy myśli i Tomasz zawsze podkładał swój głos. Nigdy go nie było widać. Nie było widać. Też nie. I zawsze było. No właśnie. Nagrania MP3 z głosem francuskiego native speakera, a potem pokazaliśmy naszą prawdziwą twarz. Nie, no to trzeba się pokazywać, bo to i mimika i właśnie, no, tego typu usłudze też chodzi o to, żeby to właśnie nie była taka lekcja, sucha lekcja francuskiego, no, tylko żeby to zachęcało na każdej płaszczyźnie, a i jesteście... My przede wszystkim stawiamy na żywy język, czyli na to, co się przydaje w życiu. Uczymy przede wszystkim wyrażeń, które się słyszy na co dzień. Tak. To jest nasza codzienność. Super robota, słuchajcie, mnóstwo materiałów na YouTubie, mnóstwo ciekawostek, mnóstwo właśnie życióweczek. Krótkie formy, trochę dłuższe formy, dużo materiału też takiego ukrytego, dostępnego oczywiście po przystąpieniu do kursu płatnego. Natomiast również korzystając z tych ogólnodostępnych źródeł, możecie swój francuski właśnie zacząć od początku. No od początku też, tak? Wszystkie, każdy level. Każdy level, no. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja odnajduję codziennie coś nowego, ciekawego. Dobrze, nie męczymy już tutaj. Ale ostatnio mi skomentowałeś jednego shorta sprzed. Bo mi się pokazał jakiś, bo mi to się. Dobrze, to znaczy, że. Wpadłem w algorytmy teraz francusko-notesikowe. No dobrze. Super w ogóle was zobaczyć po raz pierwszy na żywo. To mam nadzieję nie nasze ostatnie spotkanie. Ja obiecuję rewizytę na Korsyce. Na Korsyce. Proszę bardzo. A tu skręcimy takiego zapraszamy. Vloga. Oczywiście rowerowego. A my się jeszcze zobaczymy pewnie za parę dni jeszcze na jakimś takim mniej rowerowym wydaniu już, gdzie będę mógł się swoim francuskim... Dzisiaj spalamy kalorie, a za kilka dni będziemy uzupełniać. Tak to można powiedzieć. Dobra, dzięki wam za tą, za te parę słów o sobie. Ja polecam francuski notesik, podlinkuję wam. A my polecamy lazurower. Najlepszy przewodnik na lazurowym brzegu. Tak. Najlepszy. Tak jest. I najbardziej kolorowy. Tak, jestem kolorowy. Jestem tutaj postrzegany za cyrkowca, dziwadło, dziwaka, bo nie do końca stylowy, ale jakoś się tutaj odnajduję. Dobra, jedziemy dalej chyba, co? Bo już nam się wyczerpały tutaj pokłady. Czekamy na z tej tarty trapezien. Czekamy, dobra. Allez-y, on commence, c'est parti, jedziemy. No i dobrze, dobiega końca nasza wizyta w Saint-Tropez. Jedziemy sobie do Fréjus. Może wam coś jeszcze z tego Fréjus pokażę, ale raczej nie, bo też nie chcę, żeby to była tak nie wiadomo jak długa produkcja. Tomas jak zwykle zadowolony, to jest mega pozytywny gość. Widzę, że cały czas uśmiech nie schodzi z jego twarzy.
Jako Francuz mieszkający na Korsyce trudno się dziwić, że jest tak szczęśliwy. Prawda? Tak, tak jest. Prawda, dobrze, jedziemy, ciśniemy, bo nam tam jakieś parkometry się kończą, coś tam, jakieś takie historie. Zatem zaczyna się jezdnia. No ale patrzcie, jak od razu ładnie wygląda wszystko w słońcu, co? Inaczej od razu. Semiu kosmatę. Semiu kosmatę? A, semiu, czyli jest ładniejsze niż rano? Tak, tak, tak. Semiu kosmatę, ufa. Ale najlepsze widzicie... W nocy? W nocy to jeszcze nie byłem nigdy, ale w taką letnią noc tu się dużo dzieje, tak. Bardzo to ładne jest. Tam jest to sam Maxim przed nami. Bardzo ładne miejsce. No, ten film to w ogóle powinien powstawać na powrocie, ale to jest dobry przykład tego, jak wygląda typowy jesienny dzień na Lazurowym. Że często po nocy właśnie jakieś chmurki muszą się porozchodzić. Jezdnia musi wyschnąć. Temperatura musi wzrosnąć. I koło 11-12 jest już normalnie prawie jak latem. 20 parę stopni. No a poranek był taki, taki sen. Tego wtedy jak tylko ktoś może, to niech sobie poczeka troszkę do wzrostu temperatury i wtedy można się w pełni cieszyć przepiękną, słoneczną jesienią. No i mamy to, słuchajcie, 77 km, troszkę więcej niż zakładaliśmy, no bo jeszcze to ten plan 35 km w jedną stronę nie zakładał szwendania się po Saint-Tropez, które miało miejsce i bardzo podobało się moim gościom. Fajne miejsce, takie właśnie większość ludzi, jakie widzi po raz pierwszy na żywo, to zderza swoje wyobrażenia zgoła odmienne z rzeczywistością, która jest inna, ale równie dobra, jak nie lepsza niż te wyobrażenia. O kurde, ale jest to... Skąd on to wziął? No mnie dał. Jesteśmy na środku, ale no na croissanta to wszędzie można stanąć. Przepraszam bardzo. Kurczę, ale niespodzianka. Także słuchajcie, no zrobiliśmy 77 km i jedną tartę tropezienne. Teraz rogalik. Teraz rogalik. Français a toujours des croissants dans sa poche. Toujours au croissant? Dans sa poche. Dans ja sa coche? Ja jestem raczej team bagietka, czasami nawet dwie. Jestem znany ze swojego obrzasa bagietkowego, ale francuskim rogalikiem prosto od Francuza nie pogardzę, a wręcz się będę tutaj delektował. Także no dzięki wam Marysiu i Tomasie. Dziękuję Tomasie? Tobie. Za wspólną super wycieczkę. Mam nadzieję na szybką rewizytę na Korsyce. My się jeszcze zobaczymy w wydaniu bardziej cywilnym, mam nadzieję, koło piątku, czyli za dwa dni. No i tyle. No i był super dzionek. Bardzo było dobrze. Super. Naprawdę bardzo wam się podobało. W końcu ruszyliśmy się. Kolancie. Pozdrawiamy też dziadków, którzy dzielnie opiekowali się waszą dwójką potomstwa. No i dzięki temu umożliwili nam eksploracje Saint-Tropez i wspólne wojaże. Dobrze, dziękujemy bardzo za uwagę wszystkim oglądającym. Widzimy się zapewne w kolejnych odcinkach. A bientôt, bisous, bisous. Ciao, ciao. To byli Tomas i Marysia, francuski notesik. PL. PL. Ciao. Chociaż we Francji. No właśnie. Taka domena, no. A, to jest delicie. Tak, delicie? Delicie. Très cher, très cher. Très cher, merci. Au revoir.